Więc ona maruje, więc generalnie jest psa borsuka, suczka borsuczka. Suczka borsuczka. I cały czas się do niego łasi i przytula. O, nie wierzę. Więc ja też ona, wiesz, drugi plan niestety. No. No, życie. 2 tygodnie mam urlopu od borsuka. Dobrze, czy, to jest, czy tak rozpoczynamy ten filmik? Zobaczymy, jak go rozpoczynamy, ale prawda jest taka, że go rozpoczynamy. Cześć, witamy bardzo gorąco. Ja dzisiaj wbiłam się do kuchni Jagny i będzie rzecz o szparagach, no bo sezon szparagowy w pełni. Ja kocham szparagi, uwielbiam i naprawdę trudno mi zrozumieć tych, którzy nie podzielają tej mojej fascynacji tym oto warzywem, ale być może tak jest, że oni te szparagi źle robią. To jest właśnie odpowiedź na to pytanie i na tą zagwozdkę, bo zawsze jest tak, że jeżeli nie lubimy jakiegoś produktu, to nie dlatego, że nie lubimy tego produktu, tylko dlatego, że nie lubimy sposobu przygotowania z użyciem tego produktu. No właśnie, no i ja wiedziałam, że dobrze trafiłam, bo kto jak to, ale Jagna wie, jak co przygotować, przechować, wykorzystać, bo tutaj mamy różne jakieś zmęczone takie fajne... Życiem wzięła. Zmęczone życiem wzięła, ale dokładnie. My im damy... niemalże drugie życie. Widziałam... Boczniaki, które też nie są pierwszej świeżości, powiedziałabym, bo jeżeli widzicie takie żółte przebarwienia, to znaczy, że już tam ta woda schodzi z grzybów, a jak wiemy, grzyby są głównie zbudowane z wody. Ale czy to oznacza, że one są zepsute? Nie. Bardzo często zresztą dostaję pytanie, jak wygląda boczniak, który jest zepsuty, bo często pojawiają właśnie się takie... Właśnie ten nalot, nie? Tak. To mnie bardziej niepokoi, szczerze mówiąc, nalot niż żółtość. Dobra, to jeżeli mamy taki delikatny nalot, to są tylko i wyłącznie zarodniki tych grzybów, które się rozsiewają. Natomiast jeżeli zobaczycie taki pełnoprawny, prawilny puszek, jak typowy... To pleśń. Typowa pleśń, to jest właśnie wtedy pleśń i naprawdę można zobaczyć różnicę. O, tutaj widzę piękną różnicę. To nie jest pleśń, to są zarodniki. Aha, czyli tym się absolutnie nie przejmujemy. Absolutnie nie. I co, myjemy to wtedy? Czy nie, w ogóle nic? Nie. To są zarodniki, słuchajcie. Nie wiem, czy wiecie, jak są rozsiewane, jak grzybiarze rozsiewają grzyby w lesie. Stawiają sobie kapelusze grzybów albo na czapce, albo na koszuli i idąc cały czas rozsiewają zarodniki, bo ich jest po prostu bardzo, bardzo dużo i one same pod wpływem powietrza po prostu się rozchodzą. Mam wrażenie, że ten odcinek będzie trwał 3 godziny. Spoko, ja mam czas, młody śpi na balkonie. Więc tak, wiesz, korzystamy. No dobra, to czekaj, bo jeszcze widziałam, że jest jakaś mrożona fasola. To nie jest właśnie mrożona fasola. Nie? Słuchajcie, to jest groch, który to jest nasz polski groszek. O Jezu, że ja dałam to za dzieciaka. Mogę? Oczywiście, że tak, właśnie taką przyjemność chciałam nam sprawić. Dokładnie, ale słuchajcie, to też jest bardzo fajna historia. I tego nauczyłam się w jednej z restauracji, w której pracowałam za granicą, w zero waste'owej, bo używano również łupin grochu, które można przycisnąć przez wyciskarkę do soków. Oh, wow. Jest piękny, zielony, intensywny kolor z cudownym aromatem. Połączyć to trzeba z oliwą i mamy po prostu groszkową oliwę z łupin, które Jezu, są absolutnie dobre. Jadalne. Tak, one są młode, mięsiste, mają bardzo dużo tego soku. Jak normalnie smak dzieciństwa. No dobra, ale wracając do tematu przewodniego, czyli do szparagów. Dzisiaj będziemy udowadniać, że szparagów się absolutnie nie gotuje. O nie. Ja zazwyczaj smażę i zazwyczaj sięgam po zielone, bo jakoś te bardziej lubię. Tak. Ale białe też są spoko. To co, jedne usmażymy, a drugie? Upieczemy. Absolutnie nie będziemy gotować i faktem jest tak, że gotowanie jest przerażające jak dla mnie i nie tylko szparagów, bo gotowanie kalafiora, gotowanie brokułów, to jest wszystko to, co wyciąga dobro z tych warzyw i smak, bez sensu. Dla mnie gotowane szparagi smakują jak siuśki, więc nie, żebym próbowała kiedyś, tak, ale domyślam się, że tak jest. No ale wiesz co, znaczy ja jeszcze jestem w stanie zjeść krem z białych szparagów, to jeszcze taki doprawiony. Ale wiesz, on jest doprawiony. On pewnie jest jeszcze czymś zabielony. No tak, zabielony. Na bulionie i tak dalej. No. Więc to jest w ogóle zupełnie inna historia. Natomiast sobie najpierw zacznijmy od zielonych, bo jest kilka zasad wobec zielonych i białych szparagów. Pierwsza rzecz jest faktycznie taka, raczej nie gotujmy, a jeżeli gotujemy, to raczej na parze i bardzo krótko. Nauczmy się tego smaku al dente, czyli tych chrupiących warzyw, bo im krótsza obróbka termiczna, tym też więcej wartości odżywczych, które pozostaną nam po prostu w tym warzywie. Druga sprawa jest taka, że zielone szparagi tak naprawdę możemy podzielić na 3 części, w związku z tym przygotować 3 potrawy. Ja zawsze robię w ten sposób, że najpierw kroję sobie, w sensie dzielę najpierw tą górną część od
potem już środkowej. I to są takie końcóweczki, które używam na przykład do risotto. Albo tylko delikatnie podsmażam na maśle, bo jak grzeszę się, to tylko na maśle. No, i dodaję jako taki garnisz do zupy, do sałatki. Szparagi można jeść na surowo, ale uwaga, uwaga. Piaseczek. Nawet nie. Nie? Szparagi to są nowaliki. Czyli to wszystko, co zbiera te takie ciężkie azotany, inne złe środki, złe substancje, które źle działają na nasz organizm, więc dobrze trzeba to oczyścić. Albo w roztworze wody z sodą oczyszczoną, aha, albo jeżeli mamy ozonator do warzyw i owoców, to ozonatorem. O kurczę, no. Chyba czegoś mi brakuje w kuchni. Ja tylko mówiłam, że 3 godziny to może trwać. Słuchajcie, więc tak, możecie iść na surowo i fajnie takie delikatne końcówki szparagów dodać właśnie jako garnisz do sałatki, do risotto. O tym pamiętajcie. No a to, i teraz... Czekaj, to ja teraz się tak trochę wetnę, bo ja właśnie jak smażę szparagi, to też wchodzę w system dzielenia i zawsze najpierw podsmażam sobie właśnie te twardsze części, a dopiero na sam koniec dodaję te, no bo inaczej to będzie ciapa, a to będzie dobre, więc to też trzeba cudownie, tak umiejętnie zgrać w czasie. Cudownie, dokładnie tak to powinno być. No i potem mamy tą bardziej twardą część, która się dzieli na miękką i na twardszą. I teraz jeżeli kiedykolwiek przeczytacie gdziekolwiek w internecie, że macie wziąć tego szparaga i tak naturalnie go łamać, to albo ułamcie paluszki, no, autora tego wpisu, albo po prostu tego nie róbcie, ponieważ łamiąc to niby w naturalny sposób, gdzie szparag powinien się złamać, tak naprawdę tracimy materiał, który moglibyśmy zjeść. Wystarczy... A to nie są tanie rzeczy. Nie. Teraz wiązanka kosztuje 21 zł, a ja pamiętam, jak na początku sezonu płaciłam 35 zł i mnie po prostu tak bolało, płaciłam się, wydając te pieniądze. Więc sami rozumiecie, trzeba wykorzystać naprawdę każdą część szparaga. Raczej obliczamy sobie 2-3 cm, ale naprawdę pod ostrzem noża, pod naciskiem, my czujemy, gdzie tu jest twardo. One są w ogóle świeżutkie i dość cienkie, więc prawie cały ten szparag jest dobry. I to jest środkowa część, którą wykorzystamy faktycznie i którą będziemy sobie smażyć, ale może bez moich włosów. I teraz ta końcówka również nie jest do wyrzucenia. Ja już wiem, bo ja czytałam wpis Jagny i sobie ją odkładamy, jak będziemy gotować bulion warzywny, tudzież po prostu rosół, taki mięsny, to dorzucamy. Dokładnie tak, możemy zamrozić końcówki szparagów do pół roku, więc spokojnie może on te szparagi mogą sobie te końcówki poczekać na odpowiedni moment, kiedy mamy na to energię, żeby w ogóle cokolwiek robić w kuchni. Więc okej, to sobie odstawiamy na bok, bo na razie chciałabym Wam pokazać przepis na środkową część szparagów. To czekaj, to może usystematyzujmy to wszystko i może teraz zajmiemy się do końca tymi zielonymi i je zrobimy, żeby miały postać właśnie o taką, a potem zajmiemy przejdziemy się białymi. Dokładnie tak. Dobra, no to ekstra. No to kroimy. No to jedziemy. Ty masz duży nóż, ja mam mały. Dajemy sobie oliwę. No i właśnie. Mówią, że na oliwie nie powinno się smażyć. To nie jest w ogóle prawda. Bo bardzo ważne jest to, żeby nie palić tego tłuszczu, czyli za bardzo nie rozgrzewać. Poza tym, potem jak rzucimy też te szparagi, to one obniżą tą temperaturę smażenia. Ale żadnego tłuszczu nie powinniśmy doprowadzać do tego, że zaczyna nam tutaj dymić na tej patelni. Wiadomo. Najpierw rozgrzewamy sobie tutaj patelenkę. Nie mam soli w płatce. A widzisz? A? To jest zupełnie inna słoność, bo chodzi o to, że my mamy 100 tysięcy rodzajów soli, a każda sól ma inny poziom słoności. Nawet w 2018 roku badano 30 rodzajów soli i tylko w 3 nie było mikroplastiku, soli morskiej oczywiście. Serio. Ale wiesz co, mikroplastik jest tanim wypełniaczem do płynów do mycia naczyń, do szamponu, więc on jest wszędzie, bo tego też nie trzeba podawać w składzie, a wypełnia po prostu po taniości różne produkty. Ja ostatnio obejrzałam sobie dokument na Netflixie a propos połowów i tak dalej. Nie, to... nie słuchajcie tego dokumentu. To jest wszystko nagrywane? Tak. Doskonale. Więc ale to poczekaj, no bo ja już nie wiem, czy teraz ten temat ryb, czy te szparagi, no tyle wątków ciekawych. No, dokładnie. To na ryby to się umówimy innym razem. Ja w końcu chcę naprawdę kogoś namówić do tego, żebyśmy zrobili 24-godzinnego live'a. Ale to ja chcę. Tak, dobra, no. Robimy, tak? No, ja okej, okay. Ale challenge accepted? No tak. Jest
zarejestrowane, dziękuję, robimy. Ale to na YouTubie? Na YouTubie, da się na YouTubie 24 godziny. No, że da się. Na żywca. No na żywca. Dobra, robimy tak. W sensie organizacja rodziny, posiłki, śmieci i imprezka. Dobra, ja w to wchodzę. Dobra, taka komuna w jednym domu na 24 godziny. No tak, tylko trzeba by to, kurczę, jakoś tak sprytnie rozegrać z tymi kamerami, z tym streamingiem, ale... Mamy od tego ludzi. No dobra, bo tutaj tak, wjechał zatar. Wjechał zatar, kocham zatar. Ale ładnie pachnie. W każdym domu jest taki zestaw przypraw, no i naprawdę nieskończone godziny. W domu jest taki zestaw przypraw, który zawsze powinien być i nie musicie nie wiadomo jakich mieszanek szukać albo nie wiadomo jakich przypraw, tylko taki zestaw. Na pewno to musi być sól i pieprz, na pewno to jest zatar, ponieważ jak zaczniecie wykorzystywać zatar w kuchni, to zobaczycie, że właściwie zatar można dodawać do wszystkiego i nie da się go przedawkować. No dobra, ale co tam jest, bo ja tam widzę sezam. Zatar... Robisz sama, tak? Tak, robię to sama, albo jak już bardzo mi się kończy, a bardzo chcę zatar, to kupię, ale raczej robimy sami. Tutaj jest tymianek, sezam i sumak. Sumak to jest taki krzak, zaraz wam pokażę. Ale przy okazji sprawdzę, co tu się dzieje. Czekaj, bo my tu coś pijemy chyba z tym sumakiem, nie? A właśnie, tutaj jest lemoniada rabarbarowa z sumakiem. O Jezu, jakie to pyszne! No, i to jest syrop, który zrobiłam sama z rabarbaru. Ty, ale wiesz co, ale jak w tym live'ie ty będziesz gotować, ja tym bardziej tu wchodzę. No, będziemy gotować, pójdziemy na zakupy. Jezu, cudnie! Tak, kamerki GoPro na czoło sobie damy. Ja to widzę, to tak. Aha, nie? Czyli widzisz, bo to... Czyli to jednak trzeba zrealizować, bo nie jest tak, że my sobie odpalimy kamerę i będziemy siedzieć w domu. Nie, nie, ale no co, moje życie tak wygląda na co dzień, więc ja nie mam problemu. Nie, no ja też, tylko że... Jesteś super aktywna. Nie, ja wiem, tylko chodzi mi to, że trochę to się robi skomplikowane realizacyjnie. Trochę. No, niech się ale damy radę. Kamery o to, dadzą radę. Sumak. Sumak. Sumak to z kolei jest krzak. On ma taki piękny, taki pąk właśnie ja teraz owocu. Powinnam wstawić zdjęcie sumaku. Tak, to prawda, dokładnie. Wstawię. I to jest, słuchajcie, suszony już sumak. Ja pracowałam na świeżym sumaku, więc on ma takie mikro igiełki, które wbijają się. On trochę jak róża pachnie. No i to jest właśnie połączenie trochę skórki z cytryny z czarnym pieprzem. Ma taką cytrusową pikantność. A to też dodamy, jeszcze nie wiem do czego. Dobra, czekaj, bo my się w ogóle miałyśmy zająć żyłami. Zatar. Tak. Dobra, mamy tutaj groszek. Tutaj jest z kolei też groszek, więc dodamy sobie, bo to są resztki z mojej lodówki. Ale mam też właśnie bardzo zmęczone zioła i to jest chyba kolendra. Tak, to jest kolendra, a to jest koperek. Ja bym chciała, żebyśmy po pół posiekali, więc dobra, możesz się tym czyli zająć. Dobra, odkroić, tak? Tak, odkroić, możesz siekać, tak, i zostawić. Tak, dokładnie. Tak. I to sobie tutaj rzucimy. Jak już to jest coś takiego bardzo, bardzo zmęczonego, to po prostu używamy drobno. Bardzo drobno posiekać. I pamiętajcie o tym, żeby używać tak delikatnych łodyżek, bo one mają bardzo dużo też w sobie aromatu. No i podsypiemy to wszystko zatarem. Ale poczekaj, bo nie skończyłaś, co tam jest w tym zatarze. Już skończyłaś, tak, dobra. Tymianek, sezam i sumak, nic więcej. Czasem daje się majeranek zamiast tymianku. A ten sezam jest prażony chyba, nie? Bywa różnie. Bywa różnie, nie zawsze jest prażony. O, właśnie mi się zepsuło. No i to jest ta oliwa. Popatrzcie, piękny kolor. Oliwa z łupin grochu z oliwą, po prostu. Dobrej jakości oczywiście. No i to sobie podlejemy. Zaraz tutaj wrzucimy do ziółka. Czujesz, to będzie pyszne. Ja idę wysypać solą szparagi, które już z jednej strony się przysmażyły. No wygląda to bosko! No wygląda. Duża porcja zieleniny, duża porcja zdrowia na jednym talerzu. No i co? Trzeba oczywiście spróbować, ale jestem przekonana, że to będzie pychotkowe. Idealnie chrupie. Dodatkowo chrupiek soli. Już słodziutko, bo przez to, że one długo się smażą, to stają się słodkie. No ale jednak są mięciutkie. Będzie? Będzie. Jakbym była z Podkarpacia, jestem, więc mogę. Ale ten taki tutaj...
Ta dekoracja z zieleniny, jak to tutaj fajnie się komponuje. Słuchajcie, lżejsza wersja niż z majonezem, ale zobaczycie, bo chciałabym raczej ten głębszy smak zachować przy białych szparagach, które są niedoceniane. No, ale jajeczko też mogłoby tu wjechać. Mogłoby, tak klasycznie, prawda? Nie? Jajeczko? Tutaj to żółtko po prostu rozpłynąć się na każdy kawałek szparagu. O Chryste. Ale dobra. Patelni też dobre. Jestem pod wrażeniem tej oliwy. Kurczę, taka trawiastość, ziemistość z niej wychodzi. To jest strasznie fajne, naprawdę. A raptem, nie wiem, myślę, że wycisnęłam sok z 20 łupin grochu. Połączyłam z taką samą ilością oliwy, bo tam jednak dobry tłuszcz w dużej ilości się przyda. I jest. Pycha. Dobra, to my zjemy i zaraz zabieramy się za te białe. Białe szparagi. Białe szparagi, co do zasady, też nie gotujemy, ale obieramy. Powinniśmy je obrać, ale, bo ta skórka może być włóknista, taka zdrewniała. Chciałam powiedzieć zdrętwiała. Niemniej jednak też tą końcóweczkę musimy ciachnąć. No i tutaj naprawdę czujemy, że to jest twarde. Ta sama historia, to też może nam posłużyć do przygotowania bulionu i też możemy zamrozić, a potem już taką końcóweczkę obieramy sobie bez samego koniuszka i wrzucamy do piekarnika na jakieś 15 minut. Piekarnik rozgrzewamy do około 180 stopni, no i tyle. I już, nic się ale... nie dzieje. Też tutaj jakaś oliwa, coś? Tu będzie akurat oliwa, sól i pieprz damy, natomiast to co się... Nie, bardziej mi chodzi też do pieczenia. Do pieczenia dodamy troszeczkę tłuszczyku. Tak, mało tego. Dodamy tłuszczyk, ale dodamy również bułkę tartą pod koniec, która będzie się zasmażać z bułką tartą i to jest bułka tarta robiona oczywiście. Samemu. Samemu, dlatego ona ma większe kawałki, więc będzie bardziej ciemniejsza. Jest ciemniejsza, ale akurat tutaj jest mieszanina zwykłego chleba z chałką. Więc mamy jeszcze trochę słodyczy w tym wszystkim. Dobra, robimy. Tak. Ale jeszcze będzie się tam działo, bo tam jeszcze będą, no moja droga, końcóweczki. No dobra, dobra, ściąć. Jedziemy. O, rzeczywiście są takie. No, tak. Tutaj widać, że jest opór. I może... Nie za dużo aż. Myślę, że nawet nie, bo te końcówki faktycznie twardsze w białych szparagach są one dłuższe. W ogóle są twardsze, nie? Te białe szparagi. Są, dlatego właśnie to obranie tutaj będzie... Nie, bardzo dobrze, ważne. Czy za twarde jeszcze? Zobaczę. Moim zdaniem dobrze. No i wrzucimy do tego jeszcze boczniaki. A ja jestem absolutną grzybiarą. Kocham grzyby, ale te uprawne. Czyli właśnie boczniaki, shiitake, soprówkę jeżowatą. Soprówkę jeżowatą w ogóle teraz mam w lodówce. Soprówka jeżowata... Nie wiem, o czym ty w ogóle mówisz teraz do mnie. Soprówka jeżowata to jest Lion's Mane. Jakiś sumak, jakieś soplówki, co tam? Ale wiecie co, to brzmi bardzo enigmatycznie, a to są produkty, które absolutnie możemy kupić, może nie w zwykłych sklepach osiedlowych, ale spokojnie na targach albo w internecie. I teraz, no, tak, no umówmy się, teraz kupujemy wszystko w internecie, więc jak kupujemy sobie tam bluzeczkę jakąś albo spódniczkę, to i sumak możemy sobie kupić w internecie na luzie przy okazji. Dobra, to sobie obieramy cały czas. I teraz tak, jest sól i tylko i wyłącznie tutaj też, ja już mam płatki soli, więc płatki soli. Lecimy. No, powiem Ci, że każde takie spotkanie z Tobą to jest wielka inspiracja, więc ja już wiem, że muszę zakupić sól w płatkach. Tak, tak. I tak. Sumak. I sumak. Sumak totalnie. Koniecznie. A czy te boczniaczki to już tutaj teraz? No właśnie nie. Dlatego, że boczniaki przez 15 minut naprawdę mogłyby się spalić, więc damy je na takie ostatnie 7 minut pieczenia, ale wcześniej też trochę o nich opowiem. Oczywiście. No, a teraz wsadzamy to na 15 minut do piekarnika. 180 stopni. Dobra, no i mamy te boczniaki. No i mamy boczniaki, ja patrz, tutaj nic się nie marnuje, oliwa z oliwek w dłonie. Ale serio, absolutnie, jak chcecie właśnie mieć mocne paznokcie, oliwa w macierz paznokcia. Skóreczki. Dokładnie i tak samo olejowanie włosów to jest coś, co nam się przydaje. Mamy boczniaki, uwaga, boczniaki mają bardzo dużo cynku, magnezu, grupy witamin B, są zajebiste i można jeść je na surowo.
Ja też lubię bardzo bocznie. No i teraz tak, wcale nie musimy ich kroić, one mają takie piękne te blaszki, które świetnie się rozdzielają. Fajnie się rozrywa. Dokładnie. I my chcemy mieć takie strzępki, więc możemy brać chociaż... A my jemy w ogóle wcześniej te? Nie, słuchajcie, ponieważ bocianki są uprawiane na grzybniach bardzo czystych, ja ich nie myję zdecydowanie, zwłaszcza, że one są delikatne jak gąbeczka, jeżeli są takie zabrudzenia jak tutaj, to po prostu tylko ściągam nożem albo pędzelkiem i to wszystko, ale to... Nie jest absolutnie problem. A widzisz, bo ja czasem myję i one wtedy są takie, się robią, tak, takie wodnisto-gąbczaste. No właśnie, i to są, jedna rzecz to jest mycie, druga rzecz to jest smażenie. Gdy smażymy grzyby na patelni, to nie ruszamy nimi, ponieważ one wtedy wypuszczają wodę i są sklepciałe. A gdy będziemy sobie smażyć na małej mocy kuchenki przez długo, to jest taka moja ulubiona metoda w kuchni, czyli długie smażenie na małej mocy kuchenki, to właśnie one robią się wtedy słodsze, karmelizuje się ta skórka i jest chrupiąca. Tyle. Wystarczy. Okej. Okay. Myślę, że do takiej ilości szparagów, którą mamy, to tyle wystarczy. One oczywiście też zmniejszą swój rozmiar podczas smażenia. Wezmę miskę, bo zrobimy sobie tutaj taką mieszankę. Potrzebujemy oliwy do tych boczniaków. Tak. No i tu bułkę tartą. O Boże, jakie to będzie dobre. Mhm. I ten na te 7 ostatnich minut wrzucimy na wierzch, więc to wszystko się podpiecze. Ale jak wyciągniemy, obficie. Co by tak, niech tam ręka się potrzęsie i dużo wysypie. Trochę jak orzechy zmielone wygląda. Prawda? Dokładnie. I to sobie mieszamy. Szparagi z boczniaczkami wyszły z pieca, pecorino. Tak. Ja bym tutaj naprawdę przesadziła z serem. Tak po prostu puszek taki, jak plesie 3-tygodniowa na pomidorze. Dokładnie. Dobra. No wygląda to obłędnie. No, wiesz co, czekaj, ja jeszcze muszę zrobić zdjęcie. Nie? No trzeba to uwiecznić. Tutaj mi się włącza od razu Joy Doesn't Share Food. Czekaj, zrobię ci ładne zdjęcie ze szparagami. Gorące. Jezu, jakie to dobre. No dobre, kurczę, bo tutaj jest umami smak. Czyli cały czas idziemy właśnie w jednym kierunku. Tam było świeżo, zielono, rześko, a tutaj głęboko, tak, chrupiąco, grzybowo. Ale powiem ci, że teraz, tak jak nigdy nie byłam wielką fanką białych szparagów, tak ta kompozycja smakowa, kurde, rządzi i nawet trudno mi teraz wybrać, który smak lepszy. Bo ja uważam, że białe mają taki trochę taki smak, taki flat. No to jest taki nijaki prawie, że smak, więc żeby on miał dobry... cięższy, nie? Tak, więc nie próbujmy robić czegoś, co jest ciężkie, bardziej rzeźkie, tylko jeszcze bardziej podkręćmy właśnie ten smak taki głęboki. I wtedy to tak dobrze smakuje. A to i tak bym jeszcze majonez dał. No, a ja nie lubię majonezu. Wszystko to pyszne. No dobra, my słuchajcie, będziemy teraz jeść. Was do tego również zachęcamy, żebyście jedli szparagi, bo szparagi szybko się kończą. O tak. Nie gotujcie, pieczcie, smażcie. No i oczekujcie naszego 24-godzinnego live'a. Nagrane, więc musi się wydarzyć. Cudownie. Pa! Pa. No już to jest zajebiska. Kurde, to tak głupio powiedzieć. Niby jestem skromna, bo z Rzeszowa, ale to naprawdę jest dobre. To naprawdę jest dobre, ale właśnie kurczę, ja nie wpadłam na takie połączenie ni cholery, no i to jest po prostu coś pięknego, że my tu się tak wymieniamy takimi doświadczeniami kulinarnymi. Tak, a jestem 100% przekonana, na tym właśnie polega gotowanie, że raz spróbujesz, będziesz wiedziała, że to smakuje dobrze z tym i zaczniesz kombinować. Mhm. Zaczniesz szukać podobnych smaków. Potem jest po prostu prościej, jak już się raz to zrobi. Ale wiesz, że ja też w ogóle rzadko kiedy piekę boczniaki. A ja bardzo lubię boczniaki i kupuję regularnie. Ale zazwyczaj je smażę.